Tak, widzowie, to nie jest clickbait. Uwierzcie mi to. Trafiłem, uwaga, trafiłem dwa najlepsze sekrety w całej grze w przeciągu 10 minut i naprawdę nie wiem, jak to się stało, ale trafiłem oto tego peta. Jak widzicie, to jest Megalodon i Palm Gem. Tak naprawdę w przeciągu 10 minut przed chwilą trafiłem go. Dosłownie to jest chwilę. Pokażę, zaraz wam pokażę wszystko, czat. Jeszcze wam powiem, że tego oto peta, tego Megalodona będę chciał wylosować jednej osobie, jednemu subskrybentowi, który zasubskrybuje ten kanał z dzwoneczkiem, da łapkę w górę i napisze w komentarzu gotowe i wylosuje jednej osobie, ale uwaga, trzeba wbić łapkę w górę i trzeba, jak wbijemy 2000 subów, to rozdaję od razu tego peta i rozdam tego peta i wam pokazuję, jak to się stało. Patrzcie, widzowie, patrzcie, najpierw pokazuję wam tutaj, mam sekreta 0, widzicie ile procent, widzicie jak to jest blisko, nie? Patrzcie, chwilę, otwieram i BUM! Czajcie to, widzowie, nie okłamałem was, to nie są kupione od kogoś pety, jak widzicie tutaj na tym serwerze jestem, co otwierałem, no przed chwilą, dosłownie przed chwilą trafiłem oto tego peta, Megalodona i żeby wam pokazać, jaką w ogóle jest, jaką jest mocą i w ogóle, a też mówiłem wam, że będę w tym odcinku rozdawać tokeny, to w tym odcinku zaraz też porozdajemy tokeny i zaraz wam jeszcze pokażę, jak tego Megalodona można zdobyć, więc oglądajcie odcinek do końca. Jak widzicie, naprawdę jest mega kozacko. Trafiłem oto tego Megalodona. Jestem naprawdę szczęśliwy. Jestem mega szczęśliwy, że udało się takiego peta trafić. Patrzcie, widzowie. On ma tak naprawdę, Megalodon ma tyle oto mocy. No kurczę, no to jest, no nie ma lepszego peta. No nie ma lepszego peta tak naprawdę, nie? No nie ma lepszego peta. No mam kurde Palm Gema i Megalodona. Mam dwa najlepsze sekrety. Nie ma lepszych petów, a Megalodon jest po prostu top petem. Tak naprawdę może ma ich 20 osób, 30 osób na całej gierce. Jest to naprawdę mega kozacki pet. Zakładamy sobie teraz moje wszystkie najlepsze pety. Ale najważniejsze, żebyśmy do tego update'a mieli założone oto te pety. I teraz wam pokażę, jak szybko zbierają się te. Jak szybko zbierają się tak zwane... jak szybko się zbierają, kurcze, kokosy. Zobaczycie sobie, jak szybko zbieram kokosy, więc zobaczycie, jak to jest naprawdę mega szybkie, że normalnie nawet nie uwierzycie, jak to mega szybko się uzbiera. Widzicie, mam same uzbierane rzeczy, które zbierają kokosy. On zbiera x25, a ten zbiera x10. Patrzcie, jak to wygląda. Patrzcie, jak to wygląda. To są same pety. To są same pety jakby z tego oto świata, jak widzicie. Jak jeszcze nie wiedzieliście, to jest nowy update, czyli jest nowy update, czyli nowy update, tak zwany update, on się nazywa, no, wakacyjny update i mamy taki właśnie update'ik. Czekajcie, schowam teraz te pety i pokażę, patrzcie tutaj, jak te kokosy lecą. 23 miliony, patrzcie, jeden kokos to jest ile? 24 miliony, to jest, patrz, 25,6, to jest, kurczę, 1 milion, czajcie to, po 1 milion, ej, pochodzimy trochę, pookrążymy trochę, zaraz też porozdajemy tokeny, więc trzymajcie, oglądajcie film do końca, ej, pookrążymy trochę i pozbieramy sobie jak najmocniej możemy i uzbieram na jakieś ulepszenia i przy was poulepszam rzeczy, bo tam nie mam jeszcze ulepszonych na maksa, ale zobaczcie, 100 milionów to jest sekunda, tak naprawdę, 100 milionów to jest maksymalnie. Kurczę, patrzcie, jaka sekunda. I lecimy, nie śpimy. No zobaczcie, jak to jest szybko teraz, no. Ja dalej nie wierzę w to, że udało mi się trafić tego Megalodona. Jest to najlepszy odcinek na w ogóle całym kanale, tak naprawdę. Na tym kanale jeszcze mamy do tego Megalodona, chcę rozdać. I teraz zaraz rozdajemy sobie tokeny, czyli Robuxy. I też w tym momencie pójdziemy sobie, czekajcie, o, 200 milionów uzbieram. 200 milionów uzbieram i klikera ten. Będę mieć na maksa kliker, czekajcie, dobra. Uwaga, no patrzcie, 200 milionów to jest chwila. 200 milionów to jest chwila. Idziemy to z super upgrade i sobie, 250 milionów, dobra, 250 milionów, to czekajcie, szybciutko. 250 milionów to jest nie problem, to jest sekunda, sekundy w ogóle, to są takie sekundy, żeby mieć, kurczę, na maksa. Ja sobie tak pochodzę trochę i będę mieć naprawdę mega dużo, nie? Tak po jakimś ten, w nocy albo coś ustawić sobie tak, że on będzie cały czas tak mi chodził, to kurczę, bym miał w sekundę najlepsze, nie? Rzeczy, czekajcie.
Nie Summer Patch, tylko Summer Upgrades i Coconuts Multiplayer na maksa mamy. Patrzcie teraz widzowie, będziemy mogli to wszystko sobie pokupować. Zobaczcie, będziemy mogli to sobie... O nie, tutaj tego nie możemy kupić, tego nie możemy. Dobra, musimy teraz to pozbierać. Hacker Speed, Lucky Multiplayer i to wszystko pozbieramy. I też mam dla was takie coś, że kupimy sobie Summer Passa tutaj. No kurczę, trzeba kupić Summer Passa, więc kupujemy za 250 Robuxów. Też rozdamy sobie właśnie takie po 250 Robuxów komuś, żebyście mieli właśnie na Summer Passa, proszę bardzo, otwieramy, mamy Summer Island, 10k kokonaców, to 10k kokonaców to nie jest nic, ale Summer Island mamy, Summer Island, patrzcie ile mamy legendarek, możemy te legendarki zrobić na golden, możemy sobie te legendarki zrobić na golden, a z tych golden możemy zrobić jednego toksika i te toksiki później byśmy mogli na galaxii zrobić i one by były od razu lepsze, nie? Od razu by były lepsze, kurczę, te toksiki tak naprawdę, ale są kozackie te pety, ja ci nie mogę, w ogóle co jest grane, że mam takie pety, o, Summer Island to jest takie coś, widzicie? Śmieszne w sumie to wygląda, no ale Megalodon pronot gracza tak zwany, Megalodon pronot gracza. Pronot gracza, Megalodon pronot gracza, tak będzie się nazywał. A nie można takiego, o, pronot gracza nie widać, dobra, to nie mogę, dobra, to niech będzie tak, dobra. Ale widzicie, jest naprawdę kozacki pet, no ja nie wierzę, że ja w ogóle takie coś trafiłem, nie? Jest to coś kozackiego, że takiego peta trafiłem, jeszcze, że w ogóle dwa sekrety. Jaka to była szansa, żeby trafić dwa sekrety i jeszcze Megalodona 5QD, on ma 5QD, rozumiecie to? No to ma 5QD, rozumiecie to widzowie? To jest takie mocne, ja w ogóle nie wiem, to jest najlepsza aktualizacja, jaka w ogóle istnieje, tak naprawdę. Ej, w ogóle sprawdźmy, jak wygląda topka, jak wygląda topka, może dzięki temu, że mam tego 5QD Megalodona, będę mógł szybko wbić topkę. Ej, tap skin możemy kupić, o kurczę, możemy kupić to tap skin, nawet nie wiem, zapomniałem o tym, że mogę kupić fire top skin, dobra. Equipe, mamy fire top skin. Ej, zapomniałem o tym, dwa razy bardziej kliki są, kurczę, zapomniałem o tym. Teraz będę mieć 2,5 razy klika większego. Zapomniałem o tym. Ej, ale też mogę kupić tego. Pewnie, bo ja też tam nie chodziłem, kurde, do tych aury. Czekajcie, aury są w Atlantis. Zobaczcie, ja nawet tych klików, kurde, nie kupowałem. Ja cię nie mogę, a to jest razy 2 kliki tak naprawdę. Ej, czekajcie. O, dobra. Dobra, tutaj ten Equipe, a nie, no mamy Primatix Equipe, no to mamy X13, ale dobra, ale i tak zapomniałem, że X2,5 kliki to te aury mają, dobra, to mamy już najlepsze kliki tak naprawdę, teraz najszybsze, a zobaczymy top kliks, to kurde, NWND jakieś teraz są, OCD teraz, ja cię nie mogę, ale to wszystko poleciało w górę. A nie, bo to są kliki, a tu rebirfy, dobra, rebirfy, 83, o, no to kurczę, wysoko, ja mam 2, o, więc to jest na już daleko, ale mamy tego najlepszego peta, no nie wierzę w to, że w ogóle trafiliśmy takiego peta, nie? I kurczę, to jest coś takiego kozackiego, tak się mega cieszę, że trafiłem takiego peta, no bo to jest, tak naprawdę on będzie później tak bardzo będzie mocny, bo tak naprawdę pewnie ten update się, jak skończy, to nie będzie można go trafić, więc on będzie tak bardzo unikatowy ten pet, to będzie najlepszy pet i to kurde go sprzedać i w ogóle, więc będziecie mieli naprawdę fajnego peta do zdobycia, tego peta zdobędziecie, jeżeli właśnie wstrzelicie łapkę w górę, suba, dzwoneczkę, oglądacie film do końca i dacie też właśnie tego suba i też będziecie oglądali filmy do końca i pamiętajcie, że sub z dzwoneczkiem musi być i jeżeli wbijemy 2000 subów, więc wysyłajcie na Discord, wysyłajcie wszędzie do ludzi, żeby subskrybowali ten kanał, żeby właśnie zrobić takie oto rozdanie. I też teraz rozdajemy osobom, które właśnie tokeny rozdajemy tym nowym osobom. Więc czekajcie, teraz szybko czarny ekran na chwilę widzicie, ale odpalamy operę, tutaj ciachpach, proszę bardzo, macie tutaj teraz moją operę i rozdajemy, są 100 komentarzy tak naprawdę, nie? Więc teraz otwieramy sobie ten. Czekajcie, otworzymy sobie tutaj cały ten, żeby było widać. Zamknę oczy i wtedy zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy, kto wygra. O kurczę, tutaj mordeczka jest bardzo ten. Bardzo se spamiła, ale dobra. Uwaga. Losujemy. Zamykam oczy, losujemy. Najpierw sobie przejdę na górę. Tutaj, góra, tutaj. I uwaga, ta osoba. Bum! Gotowy, Dark Nike, gotowy, prześmieszno,
prześmieszno mordeczka napisała, jakiś śmieszny, jeszcze jakieś cyfry. Dobra, więc taki ty wygrałeś, mordeczko, ty wygrałeś sobie tokeny, więc będziesz mógł odebrać to ode mnie tokeny, dostaniesz sobie tokeny i jeszcze jedną osobę, zamykamy oczy i bum. Ta osoba, a nie, bo kurczę, ty mordeczko za dużo. A dobra, ty też wygrałeś jeszcze jedną osobę. Jeszcze jedną osobę, zamykamy oczy i będzie, uwaga, 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 boom. Ta osoba, Nick Chleb w puszczy, więc mordeczko, te trzy osoby wygrały sobie tokeny. Wygraliście po 100 tokenów, więc 300 tokenów w dzisiejszym odcinku rozdaliśmy. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze wygrać, to na pewno strzelcie łapkę w górę, suba na kanale. No widzicie, no kozackie są pety, mam kozackie pety, więc jeżeli byście chcieli wygrać takie pety, to pamiętajcie oglądać film do końca. Już nie przedłużam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć!